schroniska na terenie osiedla Wiszek, problemowo bardzo nabrzmiałego od wielu lat. W odpowiedzi uzyskałem informację, że w miesiącu kwietniu rozpoczną się procedurę. Natomiast interpelacja dotyczyła jak gdyby finalnego rozstrzygnięcia tej sprawy, a mianowicie wybudowania, zakończenia budowy targowiska. Znając sposób realizacji różnych inwestycji w mieście, łącznie z trasą średnicową na czele, która jak wiemy trwa bardzo długo, chciałbym, aby Pan Prezydent ponownie doprecyzował i określił precyzyjnie termin wykonania remontu nawierzchni targowiska, no, w kontekście nawet przewidzianego projektu, kosztorysu i tak dalej, bo jest to istotne dla mieszkańców, żebyśmy nie mieli tutaj podobnych poślizgów w tej kwestii, tak jak w przypadku innych realizacji, bo tak jak podkreślałem na samym początku, problem jest bardzo nabrzmiały. Czyli chodzi o finalne zakończenie tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Panie Państwo Radny, Panie Radny, na trasie średnicowej nie mam żadnego poślizgu. Tak? Na samym początku informując Pana Radnego. Natomiast chciałem Pana Radnego poinformować, że dokonaliśmy już wyboru projektanta targowiska w dzielnicy Miszek. Projektant został zobligowany do tego, aby przygotował koncepcję samego targowiska, ponieważ sam plac w Miszku przy ulicy Kosaka jest bardzo duży. Tam na tym placu jest lokalizowana również pętla dla autobusów komunikacji publicznej. Częściowo zajmowany jest plac pod parking, jak i też pod targowisko. Chcielibyśmy, mając tą koncepcję, zorganizować w szkole podstawowej w Miszku spotkanie z mieszkańcami, aby mieszkańcy wypowiedzieli się co do samej koncepcji, bądź też wprowadzili swoje sugestie, w jaki sposób ma wyglądać ten plac targowy, pętla autobusowa, miejsca parkingowe, czy ewentualne miejsce do wypoczynku, choćby dla dzieci, bo jak wiadomo, plac się wygładzi, będzie gładki, będzie to można sobie choćby na wrotkach, rolkach również spędzać wolny czas. Sądzę, że takie spotkanie powinno odbyć się jeszcze w miesiącu kwietniu. Jeżeli mieszkańcy osiedla Miszek zaakceptują tę koncepcję, potrwają prace projektowe, będziemy starać się o uzyskanie jak najszybsze pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie oczywiście przeprowadzona procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy samego targowiska. I przewidujemy, że jesienią tego roku powinniśmy już oddać do użytku nowe targowisko w Miszku. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, czy jakieś jeszcze uwagi do odpowiedzi na interpelację? Oczywiście Pan Tomasz Tomaszek będzie mógł złożyć na następnej sesji. Jeżeli nie ma, czy w dniu dzisiejszym ktoś z Państwa chciałby złożyć interpelację? Pan Tomasz Tomaszewski, następnie Pan Radny Kosiński.